Znana dobrze z makiet, sprzedawana w różnych wersjach za granicę, nowoczesna cukrownia polskiej konstrukcji stanęła wreszcie i w kraju, w Werbkowicach pod Hrubieszowem. Okoliczne zagłębie buraczane nie musi już wysyłać surowca gdzieś aż na drugi koniec Polski. Na ekranach aparatury kontrolnej widać wszystkie sekrety słodkiej krystalizacji. Zakład ten obok swych normalnych zadań produkcyjnych będzie również obiektem pokazowym dla dalszych nabywców zagranicznych. Cukier krzepi, ale eksport jeszcze lepiej. Właśnie, z czego żyje taki Namysłów, 9-tysięczne miasteczko w województwie opolskim? Oczywiście handel i usługi, sporo urzędów, kilku lekarzy i adwokatów, poczta, telegraf i telefon. Wszyscy się znają, po ulicy chodzi się z ręką wyciągniętą do witania. Poważną rolę gospodarczą odgrywa targowisko, które zasila pracowitą wieś w przodujące wytwory miejskiej cywilizacji. I kto to mówi, że za mało u nas optymizmu? Ale na takich fundamentach trudno byłoby oprzeć egzystencję Namysłowa. Dobrze więc się stało, że w ostatnich latach uruchomiono tu większe zakłady przemysłowe. Fabrykę obuwia, 350 tysięcy par rocznie. Wytwórnię silników elektrycznych. Tego właśnie trzeba przede wszystkim małym miasteczkom. Aż trudno uwierzyć, że kiedyś mogła być taka kolejka. Tak właśnie witano przed 10 laty pierwszy numer tygodnika Dookoła Świata. Rozpoczęta wtedy podróż trwa nadal ku zadowoleniu wiernych czytelników. Redaktorzy, dysponując nowoczesnym sprzętem komunikacyjnym, przenoszą się błyskawicznie w najciekawsze punkty globu. Zwłaszcza popularny misiek Wojdyło, zawsze gotów do drogi. Czasem nieżyczliwi krytycy obszczekują treść i formę tygodnika, ale pociąg jedzie dalej. Specjalne miejsce dla naczelnego. Krakowscy szewcy potraktowali to zamówienie jako niezmiernie pilne. Mają być mocne, wygodne i cieple. Bo przecież nikt nie wie, jak marzną mi paluszki, skarżyła się słonica Kinga z ogrodu zoologicznego, zaskoczona pierwszą w życiu zimą. Klientka wygląda na niezadowoloną. Pewno marzyła o modnych cholewkach po kolana lub o balowych szpileczkach. Nie zgadza się pozować dla operatora telewizji. Może oglądała program Słoń a kwestia polska. Spośród wszystkich zwierząt jedynie koty czują się dobrze w butach. I to tylko w bajce. W środku sportowym w Wiśle pracowity trening przed bogatym tegorocznym sezonem. Młodzieżowa kadra piłkarzy, Sołtysik i jego koledzy mają podobno cichą nadzieję na reprezentowanie naszych barw w Tokio. Kolarze są już tego pewni. Przygotowują się więc bardzo konkretnie do startów w Mistrzostwach Świata i na Olimpiadzie. Na zaśnieżonych beskidzkich szosach trenują intensywnie Bekier, Kudra, Chciej, Zieliński, Gazda, Gawliczek, reprezentacyjny peleton polskiego kolarstwa. Za 3 miesiące zobaczymy ich podczas wyścigu pokoju. Przyda się wtedy kondycja wypracowana na zaśnieżonych bezdrożach. Ale wróćmy do tych, dla których zima jest pełnią sezonu. Slalom w Grindelwald, jedna z ostatnich imprez przedolimpijskich. Na trasie Egon Zimmermann. W
trudnych warunkach śnieżnych takie przygody zdarzały się bardzo często. Wystarczy zawadzić nartą o wystający kamień. Francuz Lacroix przybył do mety dosłownie na jednej nodze. Zwyciężył Niemiec Ludwik Leitner obok Zimmermana, faworyt olimpijski tej konkurencji. Nie było ich jeszcze na świecie, gdy Marlena Dietrich święciła swe największe triumfy. Znakomita artystka znalazła w Warszawie czas na spotkanie z młodzieżą w studenckim klubie filmowym. Witano w niej nie tylko gwiazdę ekranu i estrady, lecz także fascynującą kobietę, której własne, piękne i bogate życie mogłoby być tematem filmu. Opowiadała o początkach kariery, o ulubionych piosenkach, o podróżach po świecie. Nielicznym szczęśliwcom udało się zdobyć cenne autografy. Ostatni koncert w sali kongresowej. Naughty Lola, the wisest girl on earth. At home I be a nulla, is played for all it's worth. Now I'll tell you a secret, don't hammer on the keys, for little pianissimo is always bound to please. Et voici l'autre chanson de l'ange bleu. Falling in love again, never wanted to. What am I to do? I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may, I was made that way, I can't help it. Je dois vous dire adieu, parce que c'est fini, c'était le dernier concert. Et j'aimerais bien vous dire que vous me faites pleurer parce que je vous admire beaucoup. J'ai admiré votre courage pendant la guerre. Et je vous aime. Au revoir. Podziwiam was. Podziwiałam waszą odwagę w czasie wojny. Do zobaczenia, powiedziała Marlena Dietrich.